to są Wróżki ratują święta. I ta książka to w zasadzie są trzy opowiadania. Jedno z nich jest o wróżkach takich wiosennych, które ratują święta, a dwa kolejne to są no, jakby niezwiązane z wróżkami. Chcę Wam pokazać, ile tutaj jest czytania na jednej stronie, bo ja myślę, że to jest takie typowe dla przedszkolaków do poczytania przedświątecznego. I już Wam mówię, o co tutaj chodzi w tych opowiadaniach. W tym pierwszym właśnie Mikołaj się po prostu rozchorował na jakąś tam swoją zimową anginę i wszystkie elfy też się rozchorowały. No i pani Mikołajowa bierze tutaj sprawy w swoje ręce. I żona Mikołaja postanawia poprosić o pomoc wróżki wiosenne, które generalnie nie przepadają za ludźmi z tej zimowej krainy, no bo no, tam jest zimno i jest niefajnie, a wróżki wiosenne lubią, kiedy jest ciepło. Jednak w tym takim trudnym czasie, gdzie święta miałyby się nie odbyć, no bo nie miałby ich kto przygotować, jednoczą się, dogadują i dzięki właśnie tej interwencji pani Mikołajowej udaje się przygotować święta, przygotować prezenty. Zobaczcie, tutaj jest pani Mikołajowa. Fajne, to ma takie klimatyczne ilustracje. Zobaczcie, jaki tutaj jest Mikołaj biedny z tym swoim katarem. I wiecie, co jeszcze tu jest fajne w tej książce? Taki, ja bym powiedziała, wątek feministyczny, bo zazwyczaj to Mikołaj ogarnia najróżniejsze tematy, a tutaj Mikołaj, jak typowy facet, nie chcę tutaj poszerzać stereotypów, no ale jakby wynika to z opowieści, no on ma katar, jest przeziębiony i dobra, no ma anginę, więc się rozłożył i nic się z tym nie da zrobić, a jednak pani Mikołajowa dochodzi do wniosku, że spoko, spoko, coś się z tym da zrobić, nie będzie łatwo, ale poradzimy sobie. I tutaj babeczki, no bo wróżki to w sumie też babeczki, biorą sprawy w swoje ręce, no i Mikołaj tak jest, wiecie, taki w szoku, że ha, udało się dziewczynom. I generalnie to wróżki w tym roku rozwożą prezenty dla dzieci, bo Mikołaj nie czuje się na siłach i wszystko dobrze się kończy. Nie będę Wam opowiadać ze szczegółami wszystkich opowiadań, powiem tylko tak w skrócie. Drugie to są Rodzice pod choinkę i co prawda o życiu, no to jest życiowa książka, dokładnie. Rodzice pod choinkę to jest opowieść o dzieciach z domu dziecka, które wypowiadają swoje życzenia, no bo to jest świąteczny czas. I jeden chłopczyk ma takie życzenie, żeby dostać rodziców pod choinkę. Wiadomo, facet i katar. To się prawie świąt nie było przez to. Dobra, i słuchajcie, skupmy się. Ten chłopczyk sobie po prostu zażyczył, no nie książkę, nie czekoladkę i nie jakąś tam zabawkę, tylko rodziców w prezencie pod choinkę. I ja bym powiedziała, że ta opowiastka jest taka dosyć prosta i naiwna. To znaczy nie ma tutaj żadnej prawdy o adopcji. Natomiast no tak się złożyło, że temu chłopczykowi jakby spadają z nieba, no nie dosłownie, ale tak się zdarza, że znajdują się rodzice, którzy chcą go adoptować, tak zupełnie jakby trochę przypadkiem, no a trochę miało tak się wydarzyć, bo no to było jego marzenie i to taki, wiecie, cud świąteczny. Myślę, że to jest też taki fajny tutaj temat związany z dziećmi w domu dziecka, które naprawdę jest tutaj to tak, nie że bardzo mocno, ale ja bym powiedziała, że tak wzruszająco, dająco do myślenia, pokazane, że te dzieci, one patrzą przez okno, jak w tym świątecznym czasie i nie tylko, dzieci z przedszkola są na przykład odbierane przez rodziców, wpadają w ramiona swoich rodziców, a te w domu dziecka mogą tylko patrzeć przez okno. I wiadomo, że każde dziecko w domu dziecka ma takie marzenie, żeby znalazł się rodzic, który będzie, który po prostu, wiecie, no tak się znajdzie na święta. Nie można się dziwić takim marzeniom i super, że jest książka, która porusza taki temat, że nie jest to kolejna banalna historyjka ho, ho, hi, hi, świeczki na choince i tylko tak. Oczywiście, że to jest takie proste i takie no, w gruncie rzeczy radosne na końcu. Niemniej jednak ten początek, no powiem Wam, że jest wzrusz i warto choćby dla tego opowiadania porozmawiać z dziećmi o tym, że no, dzieci w domu dziecka trochę inaczej przeżywają
ten świąteczny czas i może moglibyśmy je jakoś wesprzeć. No. Coś czuję, że będę ryczeć. No ja myślę, że no nie wiem, na ile tam się wzruszasz. No myślę, że aż ryczeć to nie, ale no, no jest, ma klimacik.